Siemaneczko, jestem Pipetem Gates. Witam z nowym gospodarstwem. Dzisiaj będziemy sobie rzucać obornik pod soję. Ale widzicie, mamy też wymagane wapno. Więc no, trzeba przydać obornik w tym momencie, ponieważ opron no, nie przyjmuje po prostu wapna. Więc żeby można było jakoś to jeszcze nawieść, tak to powiem, no to postanowiłem zdać sobie tutaj obolniczek. Już wszystko będę mówił, ale jeszcze na początku odcinka pójdziemy, bo przywieźli mi nawozy. Dałem Saletosan 26 plus w ilości 10 łyków, czyli po 500 kg trzymamy 5 ton po 2000, 10 tysięcy. Nie jest to wszystko. Nie jest to, proszę Państwa, wszystko. No bo jeszcze chłopaki nie mieli na stanie tyle w tym momencie by nami, bo jechali do gościa jeszcze innego i pytali, czy teraz aż tyle potrzebuje. No powiedziałem, że jeszcze na ten moment nie, no bo to jest na rzepaki. Zobaczymy, co tu z tego mi wyjdzie z tych tego Saletasanu. Mam nadzieję, że nie będzie źle. Trzeba trochę potestować nawozów. Miało być konkali, bo to praktycznie te same pieniądze. No ale niestety na konkali by nami teraz na ten moment nie mają, więc postanowiłem zapytać, żeby 50 kupić właśnie tego Saletosanu, wyski szóstki, żeby trochę to bardziej ją wykarmić, dokarmić ten rzepak. Więc zobaczymy, czy będzie lepszy efekt. Wiecie, to i tak nie jeszcze pierwsze, nie jest, znaczy to nie jest ostatnia dawka, bo jeszcze na pewno jakiś nawóz dekko pójdzie. Myślę nawet nad grubofoską. Zobaczymy. Czy grubofoski tutaj nie kupię jeszcze. Bo mam rachunek otwarty, bo pewnie ktoś powie, no to kupiłeś nawozy, a nie masz na koncie 2000 zł powiedzmy już na ogrzeniu. Tak, ale ja brałem to na powiedzmy nie przedpłatę, tylko no terminówkę. O, tego słowa mi zbrakło, a terminówkę to wziąłem. Tak jak było to w tamtym roku bodajże. Więc wiecie, no a teraz muszę mieć ile tam 1% bodajże, tak samo jak realu. 1% od miesiąca i od kwoty płacy, więc nie, wiadomo, w kwietniu będzie opłacone wszystko, nawozy będą dowiezione w kwietniu. Prawdopodobnie wszystko pójdzie zgodnie z planem. Bo już chcę gotówkę mieć i zapłacić, właśnie regulować cały Tosan i jeszcze konkali też około 10 ton. 10 ton przyjdzie. No i oczywiście przyjdzie mi saletrzak z fosforanem, jeśli wszystko będzie zgodnie z planem. Bo fosforan zamawiałem, ale powiedzieli, że chłopaki tutaj mogą mieć problemy z fosforanem, co mnie troszeczkę zdziwiło. No ale nie będę się czepiał. Więc tak będziemy sobie. Chciałem Nitomak. Nitomaku w ogóle tego nie ściągają. Szkoda. Więc. No co, trzeba się jakoś będzie ratować inaczej. Po prostu. Ale nie ma tego złego. Oczywiście. Ja się tam nie smucę pod tym względem. No bo co? Nie ten nawóz, no to inny damy. I to też powinno dać efekt, który będzie mnie oczywiście zadowalał. Jakby to nie brzmiało. Bo nie oszukujmy się. Ja potrzebuję dać nawozu, żeby po prostu umocnić to wszystko, bo tak ogólnie najmiało, bo nigdy nie wiem, widzę. Tak powinno teoretycznie być wystarczającą ilością, ale wiecie, no, jeśli mamy tego towaru tyle, tych pieniędzy, i jeśli możemy jeszcze mali to doprawić, tak to powiem, no to głupotą by było tego nie robić. Może to się więcej uda wtedy zrobić, zorganizować. Czekajcie, tylko też tak, żebym ja to widział. Bo tak, no po tym to troszeczkę jest lipa widzieć. Tutaj to, wiecie jak to jest potem po planie. Więc lepiej mówię, dokarmić to lepiej. No bo tak, jeszcze na pewno wiem, że będzie 4, prawdopodobnie 3, między 3 a 4 tony będą pewnie jeszcze soli potasowej. A więc to pewno więcej jak 6 tysięcy wyjdzie. No tak, chłopaki mi wyliczali to gdzieś około 58 tysięcy za nawozy. Teraz ja po prostu chcę. Ale wiadomo, sól to będzie podawana pod korzeń. Później ja jeszcze będę dozownik dawał. Prawdopodobnie wszystko pójdzie zgodnie z... Tak, no pójdzie zgodnie z planem oczywiście. O to nie chodziło. Więc no...
Pozwolimy sobie powolutku wszystko tutaj ładnie dawać, żeby po prostu ten plon był jak najbardziej owocny. Powiem tak, tu mam na przeżycie mam problem. Jak widzicie, no te chwasty powychodziły dość mocno na tym kuźwa, na tym przeżycie. Powiem szczerze, że chyba ten przeżyt to po prostu będzie dojść do likwidacji. Chciał czy nie chciał, pewnie będzie do likwidacji i tam pewnie koledza pójdzie, no bo co innego mogłoby być ewentualnie, nie wiem co ja, ale coś czuję, że to będzie do likwidacji, no nie widzę tego, przeżycia w tym roku. Coś mi nie pykło po prostu, nic, coś mi nie stykło, coś źle obliczyłem po prostu i czy za sobie środek kupiłem, czy za późno po prostu dałem, bo to było chyba w listopadzie dopadne. Więc to już mogło przechylić szale na moją niekorzyść pod względem właśnie przyżyta. No trudno, nie ma co się smucić, więc trzeba będzie po prostu przyznać pasa, no i po prostu tu usunąć, znaczy nie usunąć, no zlikwidować i znaczy tylko kryzę, no nic na to czekaj bardziej. Nic a nic, po prostu życie, nic. Kaput. Ale ja się nie powiem szczerze, czy coś mi się stanie, jeśli to usunę, wiadomo, koszta poniosłem, bo tam kwalifikat poszedł, no wiadomo, przez jeden, że tak powiem, dudny opysk, który no nie zadziałał tak, jak powinien. No, jest po prostu, powiedzmy, plantacja do usunięcia, ale pójdzie kukurydza, może to też odbije bardziej niż za przężytą, tego nie wiem. Ewentualnie spróbuję może przesiać to pszenicą. I wtedy prawdopodobnie będzie miał to jakoś jak sobie tu, tylko może teraz wpaść, to pewnie już teraz będę musiał pewnie wpaść i to po prostu niwelować. Rzepak jako tako jeszcze wygląda, udało się go jakoś tam udatować, ale reszta nic. No, dla mnie jest katastroficzny. Rzepak jakoś jako tako poszedł ładnie pod względem to powiedzieć mięsności rozstawy całej i tego wszystkiego. Ale mówię, to przecież dobiło mnie dzisiaj. Dobiło mnie, jak to zobaczyłem. Tam widzicie, wiatry nie ma, a trochę już mówiłem w początku właśnie samej wiośni, tak? Tak to po prostu zaczęliśmy czekać. Nie wiem, czy się tak kręcić, czy może później kozowne. Tak zrobię to, może to będzie niżej miał rzutnik od łaka, bo wiadomo jak jest. Dobra, już nie będziemy motywować co chwilę i kombinować. Miałem ogólnie brać, modować turem, ale zatem kuźwa, to już nie po to mam dowagę, żebym teraz turem modował. Czekajcie, fowasy muszę wstawić. Dobra, możemy spodować. Modowaczką sobie podujemy, no bo wiadomo, tutaj udźwig większy, bo tu jest bodajże 2,5 tony modowaka ma, a tur ma turem 600, więc a tu troszeczkę tą łyżkę chodzi, więc no. Zresztą, modowaka widzicie, jest od nowości. Niezbytnio zmęczona życiem, tak powiem. No, trzeba trochę lepiej nabrać. Cyk. Może sobie jakoś to powoli robić. Mówię, po prostu trzeba jakoś to kombinować. Tak, tutaj tak samo będzie soja. Trzeba się dać właśnie nawóz pod soję, to wszystko. No, używa te koszta są. Mimo wszystko to są koszta, które no powinni, muszę ponieść, tak? Zbiór też być może będzie dobry, może być słaby, tego nikt nie wie. Ale wiadomo, gospodarz tak zbytnio no, ma robić, nie zarabiać, jak to się mówi, ale niekoniecznie, tak? Mnie tylko ratują ten, że faktycznie mam jakieś krowy, tak? Że krowy mam naprawdę wydajne. No ale wiadomo, tego życia też saczki idzie. Dlatego wiecie, ta nowa ziemia, to raczej nie ziemia, ta nowa gospodarka, która była odpływana. Tam mi zostało dobry. Czekajcie, muszę powiedzieć, muszę poprawić sobie steady, bo mi drażni ten joystick mi podpierdala. Albo tam na zadawę zasięliśmy, żeby już tam się nie intermediować z kukurydzą, żadnymi zbożami. A zboża to wiecie, sumę sobie zawiozę, siano sobie zawiozę. Ale, znaczy inaczej, sumę sobie zawiozę, kukurydzę tam ewentualnie też będę mógł sobie zawieźć. Tyle. A daj na tej tabie, wiecie, muszę mieć
Od grama. Muszę mieć od grama, bo to jednak to jest ponad 130 chyba sztuk bodajże bydła, co tak szybko teraz liczę, bo tam zaraz będą kupowane. Już mam zakrepane je krowy, tam jest 30 krów się mieści. No wiadomo, przez te 2 miesiące chyba pierwsze nie będą wcale szły, chociaż tam nie wiem, czy ogólnie jałki też nie będą, bo tam mam zakrepane wstępnie krowy. Tego samego gospodarza, on powiedział, że jałki czy krowy to tam nie było różnicy, nie wiem, tylko żeby poszły. Więc przestanę po prostu, czy nie wziąć tam na porządku jałek, kupić 12-miesięcznych i później dopiero, tak powiem, no szkół ma gdzieś ci weszło. I później nawet, żeby to po prostu, nie wiem, przy czym roku zaczęły te krowy mleka wynawać, czy za 1,5 miesiąca, czy tam 1,5 roku, nie wiem, tego, o, bo to już będzie w ogóle pełny, tak sobie myślę. No. Nie wiem, gdzie będę myślał, jak to mam sobie ogarnąć. To wszystko pod względem roboty, przemyśleń, wiadomo, leśne krowy, aż też w sumie patrząc, nie wiem, jak to bym teraz wygląda sytuacja, bo jak umiem u krowach, u krów, któreś były, no, jeszcze nie ma miesiąc ostatniego porodu, czyli one chyba produkują te mleko, widać, bo to jest jeden miesiąc. To by mogłyby być te. Więc dopiero można powiedzieć, że one od tego momentu biorą i dają mleko. A my kupiliśmy je. Nie zabłagać. W listopadzie? Tak, w listopadzie. Kupowałem. Więc no, widzicie. Niby powinien mieć krowy mleczne, wszystko piękne. Ale jednak tutaj troszeczkę jest to lekko inaczej zrobione, niż powinno być. No bo tak sobie cofniemy, albo tak sobie idziemy po prostu po tym placu, tak powiem. Lecimy, bo naprawdę, szczerze, troszeczkę ten rzecznik się zaczyna mieć mały robić na te moje hektary, na te moje ilości obornika. Ale myślę, że jeszcze z 3 sezony pociągnie, bo tak powiem, tak chcieliśmy zrobić duży przeskok. Mimo wszystko tego rzutnika, bo mieliśmy. Ile to było? Po pierwsze 3,5 tony, a my przeszliśmy na 9,5 tony. Więc no tutaj przeskok był konkretny. No ale wiadomo, po co mamy się tutaj bawić mniejsze rzutniki, które. No nie jest to mnie. Był obklepany, patrząc pod względem farmingowym. Tak to mamy fajnie wszystko porobione. Fajny narzędnik przetestowany. O, i teraz można sobie zapierniczać, ludzie. No. Tak, proszę Państwa, właśnie. Jest. Więc. No mówię, troszeczkę kosztów trzeba sobie ponieść. Mówię, jeszcze przyjdzie około 20 ton. Nawozu, tak chyba na szybko liczę, bo tak wiecie, z głowy, nie wiem, jak będę miał fizycznie na gospodarstwie, tyle będę wiedzieć, ile tego nawozu mam zamówione. Bo wiecie, ja się pieniędzy zbyt nie przyjmuję, wiadomo. Najbardziej, co potrzebuję, można powiedzieć, z upraw, czy inaczej, po części z upraw, to jest w sumie słoma. Słoma do ścielenia, do paszowozu, do rzucenia, jeśli mają trochę biegunki. Tak? Zboża mnie faktycznie, można powiedzieć, nie interesuje, bo kupię je gotowe. Dobra, dlatego widzicie, że ja sprzedaję zboża, a nie, jak powiem, a nie biorę i cuduję tutaj, tak, nie szutuję, bo też mi się to nie opłaca. Teraz mam 70 tysięcy, nie, 60 tysięcy za paszę, no ja od tego przyszłego miesiąca. Bo wiadomo, jest ponad 100 sztuk samych krów. 30 samych krów, no to mam, nie mam, ile mam, czekajcie. Teraz to mam 160 sztuk bydła. 160 sztuk bydła, więc tutaj tego nie jest mało. Nie oszukujmy się. To jest od groma bydła na takie gospodarstwo. Co? Patrząc, jeśli w życiu realnym 160 sztuk bydła mamy, no to jeszcze nie jesteśmy zbytnio jakoś mocno rozwinięci, moim zdaniem. No bo co? Ten ciwi kajsik jest cały czas w robocie. Faktycznie on większość tych robotów, wiadomo, teraz przyszedł trend, ale wiadomo,
Mieszka tak typowo maszyn pod ciągniki 2, nie mamy klasa i potwenda, mamy tylko mazurkowca, którym będzie chodził klas, bo on ma najwięcej koni. Fend będzie chodził po 8, tam bo będzie aktywny z silnikiem, tam można powiedzieć. To tyle. Przyczepa wejdzie jest pod małego case'a, a ta patrząca cena nie, to wszystko jest pod tego case'a. Łuk, najbardziej zwrotny ciągnik, znaczy to jest zwrotny, bo jest dobrze powiedziane. Najbardziej ekonomiczny jest właśnie ten case. Ktoś powie, mogę zapiąć tego mojego case'a, abyś mógł teraz jeździć. No tak, mogłem, ale powiem szczerze, już miałem go spiętego, bo... O Jezu, tak powiedziałem. Miałem go spiętego, bo znajomy mu woziłem obłoni właśnie i... Wiecie, no... Tym bardziej komfortowy wchodzi. No za tym maksymalizację wszystko ma. Było zakładane już, znaczy przez poprzedniego właściciela, tam oryginalnie, nie wiem, nie wnikam. No ale ten taki bardziej, no jest byczkowaty, jakby nie było, tak? I ten mi bardziej pasuje pod takie rzeczy, no i dlatego naprawdę, że ten case zostanie naprawdę chyba najdłużej z tych ciągników, które mamy, bo on najbardziej mi pasuje. Wierzam, że pewnie chyba pewnie sprzedam kwen, no mimo, że go kupiłem, bo to jest abstrakcją, ale tak powiedzmy, no... Ten, no wyproszuj się Franco, że Fent i Klas pójdą pierwsze pewnie w podstawkę. Właśnie będziemy zgadywać to pierwsze. Na razie mam mieć cztery dzienniki, co mnie już zadowala już dobitnie. Jestem satysfakcjonowany tym faktem, że mamy takie maszynki już, które dają mi już pole do popisu. I co no? A 200 odcinków, czy my tak bardzo dużo osiągnęliśmy tutaj? Teoretycznie można powiedzieć tak. Mamy tutaj dom dla pracowników, którzy już niedługo tu przyjdą od przyszłego miesiąca. Mamy postawiony dom, który w tym roku już można powiedzieć oficjalnie w nim prowadziłem. Mamy halę, mamy tą obozę właśnie. Mieliśmy właśnie halę na byki, jeden właśnie tam jeszcze chowają się. To ostatnia partia tych byków w tych obiektach. Kupić im gospodarstwo, więc niby coś się dzieje, ale patrzę na siebie i to jeszcze dla mnie nie jest to, co mogłoby być po prostu. To jeszcze nie jest ten tok rozumowania i to nie jest ten tok rozwoju mojego, co mam tutaj w głowie. No naprawdę, jeszcze chcę trochę pocisnąć tutaj tą serię. Myślę, że te 300 odcinków to powinno pęknąć. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jeśli nie wysypie mi się nic, oczywiście, bo to już nie wszystko bywa, tak, w życiu. Więc ja będę zadowolony, jeśli te 300 odcinków będziemy mieli. Jeśli jeszcze będzie chociaż połowa tego, co ja mam tu w głowie, ale wiadomo. Teraz 300 odcinków to ja praktycznie liczyłem, to jest chyba już pod koniec listopada. A już będzie premiera 25. Zobaczymy, ja będę chciał kontynuować to wszystko, żeby było oglądalność. Bo wiadomo, że... A czy oglądalność? No, żeby to się po prostu oglądał. Czy jakiej ilości tylko będzie, to się ukaże. No, ale mówię, 25 warunuje dużo czasu. Też człowiek będzie poświęcał na nagrywanie. Ale myślę, że w okresie zimowym podejrzewam, że będą właśnie te dwa farmingi. Właśnie 22 i 25 na kanale. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z moimi oczekiwaniami i przemyśleniami. No bo tak, mamy jakieś inne gierki, które naprawdę też będą ogrywane. Bo jeszcze Farmers Life musi wrócić, ale to już na tym kompie. Musi właśnie, bo prawdopodobnie ten komp to już wzięli kurwa ducha. Bo tam czas inkodowanie obciążone. No, że robi się z komputer kurwa prawie 6-7-letni. Mechami 7-letnimi, może nawet 8-letnimi, więc no nie oszukujmy się, także on pływa się daje rady nagrywać. To tak mi zadowala. Ja sobie tak poradę, żeby raz przy raz było jeździone. Nie wiem, tak trochę byśmy chujowo zrobili, by tak jeździć w życiu rannym, ale to jest troszkę inaczej. Jeszcze mi się na poliwa muszę domówić, tak sobie teraz zajarzyłem. Bo ciekawe, czy mi chłopaki dadzą na poczekanie. Jestem dobry myśli, że mi nadzą raczej, ale myślę, że już nie to bywa.
Na dużo tego obornika nie daje. Tutaj widzicie, że tego dużo obornika nie idzie. Bo to będzie mu. Obornik, poplon, wszystko będzie wymieszane, to jest jeden drugi rzutnik. No, trzy rzutniki na te pole to jest 30 ton. 30 ton to jest na 2 hektary. Do po 15 ton. Skromnie, bo skromnie, no ale jeszcze gnojowizy pójdzie tu w opór, kurwa. Na pewno. Wiecie, no. Ja tak grubo nie ściele, po jedno. Tam taka inna obora duża jest na rosztach. To mnie to może więcej mam tego tej gnojowicy niż tego obornika. Więc no tak, na tych 30 sztukach mam tylko obornik. I na tamtych małych gadach. Tak to więcej nie mam. No ale nam 20-30-20 ton, powiedzmy, to tam będzie wystarczająco, mi się zdaje. Na hetta, bo to jest okrocznie gnojone, jest okrocznie gnojowica, jest to okrocznie, teraz będzie nawóz. Bardziej to zdaje mi się, że i tak już to będzie. Mój Jezu, nie w tą stronę. To mi się zdaje, że będzie i tak, że państwa, jest coś na coś. Nie wiadomo co. No mam młodeczki. Ja nie przedłużam. Dzisiejszym odcinku byłby to na tyle. Jeśli taki odcinek wam się spodobał, to zostawcie komentarz, dzięki za oglądanie i trzymajcie się do tego odcinka. Na razie, cześć.